kochani, dzisiaj przychodzę do was z filmem Rzeczywistość versus oczekiwania z mojego życia na co dzień, więc oglądajcie do końca, pamiętajcie łapce w górze, bo to naprawdę bardzo ważne, oraz o subskrypcji, oraz dzwonko, by być na bieżąco. Wpadajcie do mnie Instagrama, to macie amelie.kyt, no i na TikToka amelcy.kropka. No i okej, zaczynamy filmik, bądźcie ważni. Amelka, wstawaj do szkoły. Amelka, wstawaj do szkoły. Zaraz. Bo się spóźnisz, szybko. Zaraz, cicho. Amelciu, wstawaj do szkoły. Już, wstaję. Wstałam. Amelciu, idź na pole z pieskiem. Zaraz pójdę. Jak zaraz? Jest godzina 9, a ty mówisz, że zaraz. Idź w tej chwili. No to sobie poczekaj, tak sobie czekam w szkole przerwę, nie? Ale pieskowi się chce siku. No, zaraz pójdę za 5 minut, zaraz już robię. A czym jesteś zajęta? Instagram. Aha, Instagram ważniejszy od psa. No możliwe, ważniejsze, ale zaraz pójdę. Proszę iść z psem, teraz. No zaraz, za 5 minut, okej? Okay? Amelciu, myszko, idź ten na polko. Okej, już idę. Tofik! Tylko idzie na polko, Tofik, chodź na polko, tak? A Amelka dopiero wstała, już idzie na polko. Ja jeździ, jeździ, łapeczki. Jak się Tofik już cieszy. O Jezu, kto idzie na polko? Kto idzie na polko? No kto? No chodź na polko. Marka, ty dzisiaj nie masz zadania przypadkiem? Nie, chyba nie, pańskie... Nie, jednak nie, nie mam na pewno. Ale wiesz co, jutro chyba słyszałem, że jakiś sprawdzian będzie w szkole, chyba z matematyki. Nie? A, to umiem, uczyłam się ostatnio. Później może się nauczę, a na razie nie. A kiedy odłożysz telefon? Na razie nie wiem kiedy, na razie po prostu nie. Ale weź się uczyć, dziewczyno, bo będziesz miała złą ocenę. Ale to umiem. Potrafisz? Na pewno? Tak. A za ile się będziesz uczyła? No nie wiem, może za... Tak nie wiem. O 21 pewnie. Co? O 21? Ja muszę tylko 5 minut, umiem to, mówię ci. Jesteś pewna, że wszystko wiesz? Tak, ja to wiem. Okej, okay, twój wybór. Amelka, weź się uczy na jutro. A co? Aha! Sprawdź z matematyki. O Jezu, zapomniałam. Dobra, muszę się uczyć. Amelka, no sorry, umawialiśmy się, że studycznie będziesz jadła. Mogę zjeść kilka cukierków, co tam? No to ja, ile tych cukierków będziesz jadła? Zęby ci wszystkie tylko powlatują. Cztery. Jeszcze nie raczej. Wiesz, że to jest zdrowe. A, nie się z tym. Trzeba coś zjeść dobrego. No patrz, to będziesz gruba w przyszłości. Będziesz no. Przy kości. No to schudnę. O, Ami, pięknie. Jestem z ciebie dumny. Widzę, że się zdrowo odżywiasz. A jak inaczej? Zawsze mam tylko owoce i warzywa, a nie jakieś słodycze. Pięknie, ładnie. To ci naprawdę pomoże w przyszłości. Będziesz ładna, zgrabna i... Będę fit. Zdrowe jestem zęby. Jestem fit już. Będziesz miała oczywiście. Super. Tak dalej. Amelka, no zostaw ten telefon wreszcie. Ludzie, ile można grać? No na razie nie, na razie muszę skończyć tą grę. Bo przegram, już cicho. A, Ami. Co? Odłóż ten telefon. Nie, na razie, zaraz. Co ty, w co tu grasz w ogóle? Jakąś głupią grę? Fortnite'a, co? Co? No? Fortnite bez przesady, to dla chłopaków. Czy stwierdzisz, że jestem chłopakiem? Nie. No odłóż telefon, proszę, w tej chwili. Na razie nie, zaraz. Jest ciągle zaraz, słyszę zaraz, zaraz, zaraz. Mam już tego dość. A
Amelciu, proszę cię, odłóż ten telefon. Dobra, szkoda twojego zdrowia. Co już długo się zadzwonię. Może przeczytam sobie jakąś książkę? Dobra. Może to. Tylko przeczytałam kawałek, więc okej. Okay. No to nauka angielskiego i od razu sobie to przeczytam. To mi się podoba. Angielskiego się ucz, bo to jest przyszłość. Elegancko. Tak trzymaj. Malciu, bez jaj, co ty robisz? Czemu tu jest taki bałagan? Jaki bałagan? No patrz tu, talerze, poduszki na podłodze, łóżko niepościelone, a ty co leżysz, nie wiem, na telefoniku siedzisz, nawet nie. Wszystko porozwalane, kosmetyki. Ja nie porozwalam, jest czysto. Sorry, wyszłątaj to. Jest czysto, ci chodzi na to. Amelka, ludzie. Jest czysto. Ty jesteś, ty jesteś dziewczyną. Czyli chłopcy nie mają sprzątać? Nie wypada. No to, a bo dopiero powiedziałeś, że jestem chłopcem. Dziewczyną? Dziewczyna ma dbać o porządek. Amelka, no przepraszam cię bardzo, ale tak nie może być. Zmiana. Szybko proszę posprzątać. Amelka, jak ty masz dzisiaj czysto w pokoju, wszystko poukładane. No wiem, że nie sprzątam do tego. No coś pięknego. No jakby inaczej. Trzymaj porządek w swoim pokoju, to mi się podoba. Ale no, pachnie ładnie świecami. No, to ślicznie. Tak dalej. Tak dalej, to mi się podoba. Mamo, jestem głodna, przynieś mi jakieś jedzenie. Mamo! Proszę? O, dzięki. Za sobie tu sałatka? Tak. Ja nie mogę. Chcę sobie sałatkę, później pomarańczę. Smacznego. Dzięki. Ale jestem głodna, zjadłem coś. Dobra, idę sobie zrobić do jedzenia. Bierz sobie sałatkę. Taka odrobina. Wyobraźmy sobie kromkę. W sumie nie wiem, czy tym się najem, więc może wezmę sobie jeszcze banana. Dobra. Poduszkami. A, nie można, no, można. O, dobra. A jak się broni tylko? Dziewczyny, co robicie? Czytamy w tę książkę. O celneczce. Ja mam czytać wiki, czy to będę czytać? Ja mogę. No to czytaj, proszę bardzo. Dawno. A no dawno temu. Wiktorka potrafi czytać już? W pierwszej klasie? Super. Kobieta? Która? Amelka! Amelka! Patrzcie, się nie słyszymy. Amelka, halo! A jak zwykle. Pełny ignor, o. Pełny ignor. Pięknie, pięknie. Amelka! To chyba będzie szlaban za to. Ameciu! Tak? Idzie na zakupy. Idzie z nami? Okej, tak, już idę. No to chodź, zapraszam. To ogólnie pokazałam wam właśnie, jak wygląda moja rzeczywistość. Jakie są moje oczekiwania i moich rodziców, ale nie bierzcie tego tak na poważnie, z dystansem, ponieważ ja słucham rodziców. Może czasem mówię zaraz, no ale nie aż tak.
i na pewno ich nie ignoruję. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie łapce w górze, subskrypcję oraz dzwonku. Wpadajcie do mnie na Instagrama, tutaj macie amel.kate, no i do mnie, do mojego taty na Instagrama, to macie lu.bart. I na kanał Rodzinka! Dokładnie. Zapraszamy Was na rodzinkę. Tam jest dużo vlogów dotyczącego domu, naszego nowego. I tak samo zostawcie subskrypcję oraz dzwonek, aby być na bieżąco. No i w sumie to tyle. Do następnego odcinka. Pa, pa, buziaki. Pa, pa, buziaczki. Amelka, wiesz co? I z psem na Polko. Okej, okay, idę. 'Hej kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmem Rzeczywistość bez oczekiwania z życia na co dzień.